Cześć, witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Forever i dzisiaj pomówimy sobie trochę o klaczowaniu w CSGO. Przypominam o zostawieniu kciuka w górę i życzę oczywiście miłego oglądania. Przyjemnie się złożyłem akurat jeśli chodzi o ten film, ponieważ w momencie kiedy chciałem usiąść do niego, część z was właśnie pisała mi propozycje w komentarzach na temat kolejnego filmu i akurat wybraliście klaczowanie w CS-ie, a raczej tego jak klaczować. Także ja się cieszę, że tak się zgraliśmy w czasie, jeśli właśnie chodzi o ten filmik. Przejdźmy zatem do materiału. Klaczowanie w CSGO polega w głównej mierze na ugraniu rundy, kiedy zostajecie sami w teamie. Mamy kilka rodzajów klaczy, a wiążą się one z ilością pozostałych przy życiu przeciwników, czyli typowo klacz 1 na 1, 1 na 2 i tak dalej, aż do 1 na 5, czyli przy okazji możemy ustrzelić sobie Ace'a w takiej rundzie. Ogólnie film będzie rozprawiał o tym, jak klaczować i co robić, aby tego klacza ugrać oraz jakie emocje temu towarzyszą. Pierwsze co rzuca mi się na myśl to stres podczas klaczowania. Bardziej on nas przytłacza, kiedy w grze czy na TeamSpeaku zapada grobowa cisza, nikt nic nie mówi i tylko co słyszycie to bicie własnego serca oraz dźwięki z gry. Jeśli stres was nie motywuje, to starajcie się wyciszyć i uspokoić. I wiem, że to trudne, ponieważ ja osobiście nie lubię klaczować, bo mało wtedy zawału nie dostanę, ale wiedzcie, że kiedy taki klacz się ugra, to uczucie przy takim stresie jest tak niesamowite, a ulga z ugranego klacza jest lepsza niż seks. Albo i nie. Wiesz, nie to, że cię podpuszczam, ale nie dasz rady. Zamiętki w uszach jesteś. Jezu, gdybym go nie zawalił to. Jezu, ale pies. Dwóch tam masz? Jeden. Chciałem to zrobić, ale niestety nie ugram. Co za timing. 43. Ostatni? To był ten? To się zabił? Tak. Ale sklaczowałeś jak ten. Jak... Druga sprawa tyczy się rozeznania w terenie, to znaczy kiedy zostajecie sami na mapie, musicie ogarnąć gdzie ostatnio byli widziani przeciwnicy. Weźmy sobie pod lupę taką sytuację, gracie załóżmy dwóch na dwóch i nagle zostajecie sami. Wasz kumpel z teamu został zabity przez dwóch przeciwników, którzy byli na bombsite A. No to szybko zasuwacie na drugi bombsite, jeśli jesteście, rzecz jasna, oczywiście blisko niego. Natomiast jeśli widzieli was z paką zaraz obok waszego kolegi, który dostał powiedzmy główkę, to równie dobrze możecie fejkować ucieczkę na drugi BS, aby przeciwnicy tam zrotowali, a wy w tym czasie wrócicie na ten sam bombsite, ale inną drogą. Trzeba jednak pamiętać, że ktoś jednak z przeciwników na tym BS-ie może zostać, pilnować go i czekać na was. Trzecia rzecz będzie kontynuacją drugiej, czyli sprawdzanie miejscówek. Jeśli wracamy na ten sam bombsite, jak w poprzednim przypadku, przy którym akurat nas widziano, to podchodzimy do BS-a powoli, sprawdzając wszystkie dostępne miejscówki, w których mógł się schować przeciwnik. Musimy tak jakby postawić się po tej drugiej stronie barykady i zastanowić się, kurczę, gdzie ja bym się schował i czekał na niego. Do sprawdzania miejscówek mogą wam pomóc granaty, jeśli zostały wam jakieś oczywiście. Możecie sobie spalić dany spot, jeśli spodziewacie się tam kogoś. Możecie rzucić sobie smoka na przykład pod planta, ale równie dobrze może wam też pomóc prefire na dane pozycje, w których może się czaić akurat przeciwnik, ale pamiętajcie, że jeśli chowa się na tym besie gdzieś głęboko, to słyszy wasze strzały i rzucane granaty, więc możecie się spodziewać, że może dać od razu info z pozostałym swoim kolegom, którzy zostali przy życiu, więc będziecie mieli mniej czasu oczywiście na podłożenie paki i ugranie całej rundy. Czwarta rzecz dotyczy liczby pozostałych przeciwników i ocena sytuacji. Jest tutaj kilka takich przypadków. Pierwszy to jest, kiedy zostajecie na przykład 1 na 5 czy 1 na 4, to wiadomym jest to, że będą was dojeżdżać. Także najlepiej wtedy przygotować się na rzeź i łatwe fragi. W tych sytuacjach przeciwnik jest greedy, a jak wiecie, pogoń za fragami może być zgubna i nie raz i nie dwa było tak, że takie rundy 1 na 5 prawie się przegrywało. Druga sytuacja tyczy się klacza 1 na 3, 1 na 2. W sytuacji 1 na 3 na bank dwóch przeciwników się rozdzieli, jeden będzie krył bombsite A, a drugi bombsite B. Trzeci zaś będzie albo krył środek mapy, żeby sprawdzić czy akurat przychodzi na bombsite A albo B,
żeby ostrzec pozostałych kolegów, albo też zacznie szukać was po mapie, aby dać info kolegom. Oczywiście to wszystko jest w zależności od tego, ile HP mu zostało. Jeśli ma mało HP, no to będzie krył pozycję. Jeśli będzie miał 100 HP lub no coś powyżej połowy, no to będzie was szukał. W sytuacji 1 na 2 jest bardzo podobnie, bo jeden zostaje powiedzmy na A, a drugi kryje B. I przy takich klaczach przydaje się ten punkt odnośnie właśnie sprawdzania miejscówek. Zanim zaczniesz się podkładać pakę, to trzeba sprawdzić dokładnie każdy możliwy spot wokół danego BS-a. W przypadku zaś sytuacji 1 na 1, to ta sytuacja jest według mnie najgorsza, ponieważ przeciwnik może być w każdym miejscu na mapie i tutaj info od kolegów może się nam w ogóle nie przydać, oprócz tego ile mu HP pozostało. Przy 1 na 2 było wiadomo, że jeden jest na A, drugi na B. Tutaj chyba największy stresik jest według mnie, bo w takich sytuacjach można naprawdę dużo rzeczy robić, żeby pofejkować itp. itd., ale trzeba pamiętać o czasie, który nam pozostał do końca rundy. I właśnie piąty punkt to jest czas. Trzeba pamiętać, że kiedy my klaczujemy, to czas nie jest po naszej stronie. Nie możemy zwlekać z wejściem na bombsite, nie możemy długo planować całej akcji i długo fejkować. Musimy się zdecydować szybko, co robimy, czy wchodzimy na dany BS i chcemy ugrać rundę, czy po prostu chowamy na kolejną. Ostatni chyba punkt jest związany z HP przeciwnika oraz doboru broni. Dobór broni tyczy się tutaj graczy grających z AWP-ką, na przykład jeśli przeciwnikowi zostało 5 HP, no to lepiej jest go dojechać z pistola, niżeli z AWP-y, no chyba że zawsze z tej awki trafiacie. To wtedy nie ma problemu. Ale równie dobrze można liczyć też na fart i dobić go nade'em albo spalić go, jeśli wiecie gdzie się chowa. W większości przypadków gracze zamieniają sobie awkę na jakąś inną broń i po ugraniu rundy biorą sobie awkę z powrotem, ponieważ wiecie, że z awki zawsze macie te 50% szans na to, czy traficie, czy nie za pierwszym strzałem. Natomiast z karabinu te szanse są znacznie większe, więc lepiej mieć tak zwanego pewniaka, niżeli liczyć na szczęście, czy tam fart albo błąd przeciwnika. To są mniej więcej rzeczy, na których ja się skupiam oraz moi koledzy, z którymi gram przy klaczowaniu i w większości przypadków takie klacze ugrywamy, ale szczerze jest to kwestia indywidualna, zależna od tego jak strzelamy, jak dobrze znamy mapę oraz jakie mamy informacje o przeciwniku. Przy klaczowaniu powinniście moim zdaniem pamiętać o tych rzeczach, o których wspominałem wcześniej, ale najważniejsza zasada to według mnie sprawdzanie dokładnie każdej miejscówki, która wiąże się z dobrą znajomością mapy. Jeśli moglibyście coś dodać do tego filmiku, to śmiało możecie dać swoje przemyślenia w komentarzach. Mogę oczywiście o czymś zapomnieć, tak? Ale od tego też jesteście wy, żeby mnie uzupełnić, abym na drugi raz nie zapomniał i mógł przekazać wam wszystko, co wiem. Z mojej strony to wszystko w tym materiale, dzięki za jego obejrzenie. Pozostańcie jak zwykle forever young i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!